Serdecznie witamy wszystkich hodowców na aukcję, która odbędzie się 11 listopada w galerii Szyb Wilson. Kolega Zbyszek Oleksiak przeznaczył gołębia o numerze 4. To jest taki gołąb specyficzny, on jest wyposażony, znaczy on ma też badanie DNA. Gołębia na zdjęciu możemy zobaczyć, a kolega Zbyszek, jak jesteśmy już u niego, przy okazji nam o tym gołębiu coś więcej opowie, jaki to jest gołąb, po czym i dlaczego według niego jest on taki wartościowy i wart uwagi. Proszę bardzo. No, witam wszystkie koleżanki i kolegów. No tu te 20 lat bywa po prostu, że hodowcy dają najlepsze gołębie. Ja też postanowiłem dać takiego gołąbka z wyższej półki. Jest to gołąbek bezpośrednio po królu. A ciekawostką jest to gołąbek połączony z samiczką od Jaworscy Michalak. I to jest gołąbek z linii Turbo Tima. Także po prostu no, te gołąbki się tu wyróżniają też już u mnie, bo już roczniak bardzo podobny z maści. U mnie już jako roczniak bardzo ładne konkursy maczołowe, także po prostu myślę, że tu ktoś z tego gąbka będzie zadowolony, nie? A tym bardziej, że z tej linii króla tutaj no to dużo kolegów się te gąbki sprawdzają, bo nawet mamusia, co jest tutaj mamusia króla, co jest 35,84, to również nawet tam koledzy baronscy, co pokazywali ostatnio na filmie, no, nie? To ten najlepszy jego, tam jeden z najlepszych gąbków, to też jest po prostu po siostrze mamusi króla, nie? Bo właśnie myślałem, że też trzeba, oni swego czasu mieli ode mnie gąbka, ale to jednak to jest z innej linii tam od kolegi, ale to był pełny brat mamusi króla, nie? Czyli widać, że ta linia się sprawdza. W Niemczech, to żeśmy robili ten film, to też po 8 lacie był najlepszym tam roczniakiem, to było po synie króla, także po prostu. To kolegi Darka tam, kiedy byliśmy wtedy. No, dużo jest i tak samo u mnie, że już dwulatków teraz, dwulatek był pierwszy na oddziale, także po prostu cały czas po prostu te gołąby się wybijają w kategoriach i ten, nie? To ten gołąb ma numer, przypomnijmy, PL0167, 17 rok. I 4 na kartę. Piątka u nas była na aukcji, ten gołąb, także mógł, i badanie DNA do niego oczywiście też jest. Tak jest. Ten gołąb jest jakiej maści jeszcze, powiedzmy? Nakrapiany. Nakrapiany. Tam możemy sobie go na zdjęciu zobaczyć, także na razie dziękujemy, a wszystkich zachęcamy do zainteresowania się tym gołębiem.